Grzesznik ma tendencje fałszywe. Szuka on niepodległości względem Pana Boga. Co go przewyższa, chce zrównać sobą, słabych poniżyć i wszystko, zwłaszcza Pana Boga, postawić na równi ze sprawami ziemskimi. Tak było również za czasów Pana Jezusa z Żydami, którzy chcieli cieszyć się krótko świętym Janem Chrzcicielem, ale nie po to, by się nawrócić, lecz po to, by uznać siebie za podobnych do Niego, a Jego uznać za jednego z nich. To takie poniżenie, zdeprecjonowanie. Przychodzi człowiek z taką postawą do bliźnich, a zwłaszcza do Pana Boga. Tak nie będzie. Pan Bóg to jedyność, szczególność, całkowitość. Pan Bóg jest nieporównywalny. Pan Bóg nie jest największy. To za mała skala. Pan Bóg jest jedynością bezkresną w każdej dziedzinie swego bogowania. Dlatego Bogu należy się cześć i chwała, a człowiekowi poszanowanie. Ale jeżeli człowiek chce się upartnerzyć, by prowadzić z Panem Bogiem partnerski dialog i Pana Boga przekonywać do swojego odrębnego zdania, to jest to taka podłość, taka nikczemność. I niestety wielu temu uległo. Ludzie, którzy mają taką mentalność, są nienawracalni. Do nich nie dociera logika faktów. Słowo Najświętsze, wymowa miłości. Oni muszą się pogrążyć w sobie i będą chcieli w swoich oczekiwaniach podporządkować wszystko sobie, bo przecież oni są najważniejsi. Tak, grzesznik ma rację. Kto tego nie uwzględni, a jeszcze się nie domyśli, ten wróg. Na różne sposoby ludzie czynią sobie krzywdę, wymyślając sobie coraz to nowsze formy grzechu, które mają ich jakoby uszczęśliwić, a gdy się już tymi grzechami nasycą, to wymyślają kolejne, bo grzech żaden nie uszczęśliwia. Tylko z Bogiem można mieć rozwiązanie problemów własnych. Bez Niego i poza Nim dzieło człowieka jest marne. Dlatego trzeba się przypatrzeć sobie, by znaleźć sobie niepodobieństwo do Pana Boga. Bo jeśli człowiek tego nie zrobi, będzie oczekiwał, aż się świat na niego nawróci. Natomiast z życia swego uczyni karykaturę, a Pan Bóg będzie mu nie w smak. Różne są formy zafałszowania życia, zagubienia i odejścia od prawdy i powinności. Także człowiek dla człowieka powinien być darem, a często jest jak trucizna, jak zgorszenie, jak nieprzydatność. Gdy ujrzysz mały sens swego życia i to, że świat nie ma zapotrzebowania na ciebie, na ten problem cierpią miliony, to wtedy trzeba ci przeżywać ów stan z Panem Bogiem, abyś wysiłkiem serca, zdobyło innych, nieznanych, daleko, którzy nie znając i nie wiedząc, otrzymają łaskę uproszoną przez Ciebie. Dlatego się módl,
bo to jest najlepsze zajęcie. Zwłaszcza gdy żyjesz w czasach morderczego zakłamania i bezsensu. To Twoja przynależność do Boga może być dla kogoś ratunkiem, a dla Ciebie będzie sposobem na zbawienie. Ponieważ nikt nie żyje dla siebie, to mądrze żyj, bo i tak żyjesz dla innych. Żyj mądrze i po Bożemu, a będzie z Twojego życia błogosławiony owoc.